Witaj, Artur. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, proszę bardzo, Sizzland, nowy Chińczyk na warsztacie. Otwieramy. A jest. Co my tu mamy? Reklama generatora orbitalnego. Swoją drogą znamy ten generator. Tutaj kolega sobie kiedyś zakupił. Całkiem fajny sprzęt. Można by było zrobić też test jakiś. Można byłoby kiedyś zrobić. Orbitalny generator. Dalej. Mamy płytka, instrukcje obsługi z katalogami. Co my tutaj mamy? Wyjmiemy może pudełeczko najpierw. Pudełeczko z akcesoriami. Sondy. Kabel USB. A dlaczego dwie sondy? On jest dwukanałowy? To jest dwukanałowy. Aha, dwukanałowy, no to... Dwie sondy, ocenimy ich jakość względem jakości rigorowych. Quick start. Proste instrukcje obsługi, na szybko. Kolejna płytka. Programowanie pewnie do sterowania przez to USB. No. Dobra, dawaj, lecimy tu. Certyfikat kalibracji. Yang Wang. Okej, okay, no to tyle jeśli chodzi o akcesoria. Dwie sondy, kabel zasilający i kabel USB. Teraz guść programu, tak? Guść programu. Mhm. Po raz pierwszy na ziemi częstochowskiej. Prościutko przez Warszawę z samych Chin przyjechał do nas. No piękny. Żeby ci jakiś sart nie wyskoczył do środka. Proponuję od razu pierwszy test organoleptyczny. Śmierdzi spoconym Chińczykiem. Śmierdzi jak trzeba, spoconym Chińczykiem. I plastikiem z ryżu. No. Ładny, inaczej chiński. Nawet jakość wykonania tych przycisków jest zadowalająca. Pokrętła takie same jak w Agilencie. To takie trochę z Tektronixa podobne. Zobacz jak tutaj to pokrętło trochę lata. No bo to jakość musi być zachowana sobie. A tak, tak, tak. Tak. No to już mniej trochę, ale te małe to... Dobra. To, że to jest... Słuchaj, to jest oscyloskop. Oj, co tu się dzieje? Straszne luzy. No ale nie zrażajmy się pierwszym wrażeniem. Okej, okay, zobaczmy co ma z tyłu. Sieć LAN, USB, test sprawny, niesprawny. Tak, i wyjście arbitralnego generatora. On ma wyjście generatora? No, może to jest opcja. Dobra. Dziwne, że z tyłu powinno być z przodu. External trigger, dwa kanały. Są wersje czterokanałowe? No nie. Chyba nie, bo to nie ma miejsca za bardzo na to. Nie. Są już później takie wielkie szafy i one są czterokanałowe, już nie pamiętam o znaczeniu. Dobra. Masz jakiś kabel zasilający? Mamy. O, zobacz jak ładnie tutaj miga. No proszę bardzo. Będzie wkupiać w nocy. Ale szybko wstał. Bardzo szybko. Jeszcze raz. Słuchaj. Tak samo się szybko wyłączy. Trzeba przytrzymać. Pierwsza rzecz, która tutaj zdecydowanie mi się podoba, to jest szybkość załączenia. Szerokość ekranu, dużo większa jak w Rigolu. Mhm. Wada, na pierwszy rzut oka, dwa kanały tylko. No to jest pierwszy mało. Rzut oka. Ale masz do każdego kanału z osobna nastawienie. Pokrętła. No tak. Pokrętła. Tam już musiałeś się przełączać, mnie to zawsze denerwowało. Sondy już są fabrycznie oznaczone kolorami. To można sobie zmienić i przerobić. Można sobie zmienić. Również Sizzland nie ma złącza readouta. Czy trzeba ustawienia sondy samemu ręcznie wprowadzić? Sygnał z palca. O! Jaki bysty ten oscyloskop. Pokażmy tutaj, co się tu dzieje. No taki nawet. Zobaczymy, jak szybko sobie autosetup zrobi. Wow! Szybko! No, nie powiem. Szybciej, znacznie szybciej niż Rigol. No, jest szybki. Bije Rigola. No, bije. Trzeba mi będzie nastroić. Jak ładnie krzyczy na mnie.
Nie, bardzo, bardzo bystre, jeśli chodzi o odświeżanie ekranu. Szybszy niż Rigol? Szybszy, zdecydowanie. Rigol dużej myśli właśnie. Pokaż mi, słuchaj, to co najciekawsze, czyli kolorowe, że tak powiem, DPO. Kolorowe DPO. To jest rekord, tak? Mhm. 14 kg, 140 kg, 1,4 mega i 14 mega. Color great. O! O! No jest. Strasznie kwadratowy. No, taki bystry nawet. DPO, czyli cokolwiek on tutaj ma, jest podobny do tego, co ma Likroy. Różni się od Tektronixa, przynajmniej barwami. I tak trochę kwadratowo pokazuje. No ale dobra, to co? Szumy kanałowe? Zobaczmy szumy. Niecałe dwie działki. Ale on ma dużą czułość chyba, zdaje się, tak? Tak, mówiłeś? 1 mV. No to, słuchaj, szumów, to pik, jest... pik, 1 mV. No to kurczę. 500 mV na działkę. On miał tylko no właśnie... No to bardzo małe szumy. To sprawdźmy w takim razie możliwości tego trybu wyświetlania na sweepie. Jak to pięknie wygląda. Dawaj. Start 1 kilo, stop 50 kilo, sweep liniowy i załączony. Auto setup, niech się męczy. No całkiem, całkiem. Trzeba by zrobić porównanie z Rigolem. Całkiem żwawo to wygląda. Tu sobie ustawiasz chyba głębokość tego DPO. No ale działa. Fajnie to wygląda. Slow. Aha. Tak jest w wersji slow. To jest SPO, tak? Dobra. Czyli DPO w wersji z ryżu. A widzisz, tu jest rekord. Mamy tutaj zmianę rekordu. Damy na... O, teraz. To wygląda lepiej. 14 kg, 140 kg. A jest dużo, dużo żwawsze, jeśli chodzi o adaptację tych zmian. Bo w Rigolu trzeba było trochę czekać. Ale zobacz, co się dzieje. Drażniło. Muszę powiedzieć, że mam wątpliwości, czy on teraz coś zmienia. Czy to rzeczywiście jest 140 kg, 1,4 i 14, czy on teraz zmienia tylko dla 14, bo zobacz, to tak samo wygląda. Tutaj widzimy różnicę, ale tutaj już nie. Musimy to sprawdzić. Może w ten sposób. Powinno być to widać. Dobra, czyli widzimy, że tutaj nas Chińczyk trochę oszukuje. Prawdopodobnie w tym trybie. No ja tu nie widzę zmiany. Normalnie zmiana rekordu w oscyloskopie cyfrowym powinna przynieść tutaj od razu skutek w postaci rzędy, zwolnienia pracy. Są rzędy zmian, rzędy wielkości. No tu nie widzimy żadnej różnicy. Więc albo to jest jakoś dziwnie zrobione, albo różnica jest tylko dla 14 kg i tutaj wyżej już jest... Wszystko jest. Dobrze, sprawdźmy teraz może co w triggerze można poustawiać. O, wszystko. To masz dwa rodzaje, nie? Jak to działa? Na dwa poziomy. Fajna funkcja. To są jakby dwa triggery, że albo tak, ci tak. Na dwóch poziomach ci wyzwala. No, funkcja ciekawa. Please install option. O, proszę! A, bo tu jest ten czytnik, którego nie ma, ale przycisk Chińczyki zostawiły. Dekodowanie magistral, co tu mamy? Dwa kanały dekodowania, protokoły i kwadrat CSPI, WorldCAN. Jakiś lin. No jakby się w to wdrożył, to może by ta obsługa nie była taka ciężka. No. I wave generator. Wyjście z tyłu jest, ale... Aha. Przycisk jest. Rozumiem, czyli to jest pewnie jakaś dodatkowa płytka w środku. Prawdopodobnie tak, albo tak. Dodatkowa płytka, albo tylko kwestia oprogramowania dodatkowego. Bo to nie ma wersji trial. Nie. Rozumiem. On już zostanie z takimi ustawieniami do końca świata. System status. Startup times. Dwa razy już my włączyli. Wyłączanie piszczenia. Wyłączymy, bo już mam nerwy na to. Piskwa. O, proszę bardzo. Ruski jest. Polskiego Paruszku. Nie ma. O, jest tego więcej. Jest polski? Nie ma. Chociaż Rodin Schwarz u nas ma. Zostawmy English, bo już się później nie znajdziemy. Test past file. Z wyjściem z tyłu. Mhm. IO. Screen test. O. Press single to continue. Ojej. Ale piękne. Bad sektory. Boże, jakie bad sektory. Bad piksele pooglądać. Może sobie robić color phone na imprezie. Bardzo ładnie. Można. Dawaj, szybciej. Da się. O, Tektronix trzęsie. Trzęsie, co to ta Chińczyk tutaj świeci, nie? Room stop. Keyboard test. Wow.
coś tu działa. Pod naciskiem przyciski. A to? A, widziałeś. Jeszcze te. A czekaj, a dwa naraz zadziałają? Czy będzie wyścig? Wyścig. LED test. Sobie możemy poświecić. Nie wiem, po co to dali użytkownikowi. Żeby się cieszył, że może sobie poserwisować. Teraz może być domowym serwisantem oscyloskopów. Tak, zobaczyć sobie, że się diodka spaliła pod przyciskiem. Dokładnie tak. Dane. No i fotko. O! MATLAB jakiś. Pewnie ten wykres do MATLABa. Tutaj fajna funkcja. Pod pokrętłami kanału pierwszego, kanału drugiego się naciskamy i zerujemy pozycję. Przyjemnie, szybko i łatwo. W Rigolu też jest? W Rigolu jest, w Rodenschwarzu też jest. Mhm. Zerowanie przez naciśnięcie. Level triggera jest zerowany przez naciśnięcie. I pozycja triggera, jak nawet ją przestawisz, też jest zerowana przez naciśnięcie. Funkcja jak wszędzie indziej, no. Tylko bardzo bystry jest ten oscyloskop, jak zauważyłeś. Mhm. O, kursor sobie przejrzyjmy. No muszę przyznać, że tu Rigol daje dużo większe możliwości, jeśli chodzi o kursory. I zobaczmy jeszcze pomiary. O! No tu już coś trochę widać, że się przycina. Aha, i tutaj sobie wybierasz, tak? Sobie wybieramy cykl. No RMS. Powiem ci, że wygodna rzecz. Wygodne menu. W Rigolu wszystko miałeś tutaj po lewej stronie. No właśnie, właśnie, tutaj chodzi. Wszystko widać, to jest fajne. Jedna linijka tylko, wypierają się. Aha, czyli maksymalnie... O, widzisz, znikają już poprzednie. Aha, czyli raz, dwa, trzy, pięć maksymalnie pomiarów, tak? Mhm, a i to samo co w Rigolu, wszystko na raz. Można sobie pomierzyć. Tego chyba w Rigolu nie ma, że ograniczasz szerokość danych pomiarowych. O, to chyba z tego zakresu, fajne. Żeby mierzył. No, fajna opcja. Masz gdzieś jakiś pik z boku, żeby go nie brał pod uwagę przy maksimum, minimum. FFT. Jest FFT. O! Dobrze, że jest skala, ale widzę, że z bystrością tutaj... No, z bystrości to nie ma, ewidentnie. Weź kanał wyłącz drugi. Możesz się trochę zrobić szybciej. No nie. Matematyka może tu jest jeszcze wolniutka. Jakiś... Muszę powiedzieć, że skala fajna. Fajnie tutaj zrobili. Graficznie fajnie, ale jeśli chodzi o prędkość, o tak bystrym oscyloskopie spodziewałem się czegoś lepszego. No to fakt. Co to było? To pstryknięcie przekaźnika? To jest przełączenie chyba z tej. Wejścia chyba, nie? Mamy przełączaną impedancję wejściową 1 megaohm i 50 ohmów. W Rigolu tego nie ma? Nie ma tego w Rigolu. No to jest kolejny plus. Jest kolejny plus. FFT. No coś tam się dzieje, no ale... Umówmy się. Może mu tryb trzeba wyładnąć. Ładnie to wygląda, ale szybko nie działa. Ten oscyloskop ma dzielone kanały? Znaczy dzielone samplowanie, czy nie? Matematykę wyłącz, bo się zabije ten oscyloskop zaraz. Pierwiastek sobie wyciągnij z tego. Mamy 1 giga sample, no to włączmy drugi kanał. No niestety, samplowanie jest dzielone. Sonda tutaj ma przełącznik? Ma. Działa dobrze i ten przełącznik tak nawet fajnie chodzi. Także sonda na plus. No, tutaj trochę można. A jednak nie przez obudowę. Czekaj, a wciśnięcie knoba jakiegoś? Nie, jednak przenosi się głównie z bęcka. Obudowa jest. Trzeba ładnie przywalić. W Rodenschwarzu puknięcie w dotykowy wyświetlacz już powodowało wyzwolenia. Tutaj trzeba jednak bęcka trochę zawadzić. Siedzą solidnie? Dobra. Podsumowując. Test kolejnego ryżowego oscyloskopu za nami. Tym razem był to Siglent SDS 1102X. Jest on droższy od Rigola. Ma tylko dwa kanały. I tak, jeśli chodzi o szybkie porównanie względem Rigola, na pewno wykonanie fizyczne, jeśli chodzi o plastik, gałki, jest gorsze. Tak, tutaj te enkodery nie są zbyt dobrej jakości. BNC, no jako tako osadzone. Ogólnie to plastik, typowo klasyka Chińczyka, ale zaskakuje szybkością działania. Jeśli chodzi o programowanie, zdecydowanie lepiej to chodzi, dużo żwawiej. Co prawda funkcja FFT muli się niemiłosiernie. No ale cóż zrobić? Ogólnie to co? Zapowiada się jeszcze test. Chińczyk kontra Chińczyk, czyli Siglent i Rigol. Także będzie robione niebawem. Tutaj widziałem jeszcze, jeżeli chodzi o szybką akwizycję,
tryb 14 kilo, 140 kilo, 1,4 tak. mega i 14 mega. Dokładnie. Od 14 kilo w górę nie było widać żadnej reakcji, jeżeli chodzi o pracę oscyloskopu, więc nie wiadomo. Prawdopodobnie to jest bajer w oprogramowaniu, którego nikt tak. nie zrobił fizycznie. Tak, tak, tak. Albo nie jest tak dobry. Mamy dodatkowe funkcje. Których tu nie ma, czyli złącze digital. Kończymy następny filmik z porównania Rigola i Sargenta. Dziękujemy bardzo. I życzymy miłego wieczoru.